Rozpoczęły się bezpośrednie przygotowania do metropolitalnego śniadania wielkanocnego, które po raz kolejny przygotowuje Fundacja Wolne Miejsce. W tym roku do wspólnego stołu usiądzie nawet 2,5 tysiąca osób. Od tego tygodnia wszystkie ręce na pokład, czyli kuchnia właśnie dzisiaj zaczyna swoją pracę, dostarczenia wszystkich towarów, ale już za chwilę właśnie gotowanie i tutaj będzie zapach całkowicie wielkanocny. Przygotowujemy się jak zawsze dla kilku tysięcy osób w hali MCK po to, żeby przyjąć wszystkich mieszkańców Śląska i Zagłębia w niedzielę wielkanocną, o godzinie 9 rano, na złożeniu najpierw sobie życzeń, a potem właśnie spożyciu tego śniadanka. Przygotowania do zorganizowania śniadania ruszyły tak naprawdę już kilka tygodni temu, bo konieczne było skompletowanie wszystkich niezbędnych produktów. To przede wszystkim setki kilogramów warzyw, od których obierania wolontariusze dziś zaczęli pracę w kuchni. Mamy około pół tony ziemniaków, 400 kilo marchewki, 400 kilo cebuli, więc te ilości dalej są imponujące. W kolejnych etapach będziemy oczywiście robić pisanki, będziemy przygotowywać żurek, więc pomału, sukcesywnie i do celu. Uczestnicy śniadania będą mogli nie tylko zjeść wielkanocne potrawy, ale także dostaną drobne podarunki. To jednak nie wszystko. Cały czas zbieramy dekoracje, które upiękniają nasze wielkanocne stoły. Dziękujemy wszystkim, którzy już coś przynieśli i jeszcze czekamy na kartki, na różne ozdoby. Będzie również sztuka teatralna, bardzo ciekawa, autorstwa naszego prezesa. Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcieliby ją zobaczyć. Do świątecznego śniadania dla samotnych przygotowuje się też szyby bończyk w Mysłowicach. Tam do wspólnego stołu usiądzie około 120 osób. Do tych, którzy nie będą mogli dotrzeć w niedzielę osobiście, dojadą paczki świąteczne, a osoby mające problemy z poruszaniem się mogą liczyć na transport. My mówimy, że jest to śniadanie dla potrzebujących, dla samotnych. Nie nazywamy ich bezdomnymi, nie nazywamy ich biednymi, etc. Są tu osoby, które czasami są dobrze sytuowane, to jest taka ciekawostka, po prostu są samotne. W ten dzień nie mają z kim spędzić świąt, a postanowiły go spędzić z nami. Jest to bardzo miłe, bo wiele razy słyszymy, jak odbieramy telefon, bo przyjmujemy osobiście zgłoszenia, czy to przez telefon. Ja może też pozwolę sobie podać w razie czego, jakby się ktoś chciał zgłosić, 519 116 713. Zgłosić można się również osobiście w szybie Bończyk. Śniadanie w Mysłowicach nie mogłoby się odbyć, gdyby nie sponsorzy, którzy dostarczają produkty i świąteczne upominki.